Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek newsów ze świata gier. O czym w dzisiejszym odcinku? Dying Light 2 króluje na listach życzeń na Steam, były pracownik Infinity World krytycznie mówi o Call of Duty oraz Jedi, Star Wars Jedi Fallen Order oraz innych 8 gier jest dostępne w Amazon Prime Gaming. Zachęcam was serdecznie do dawania łapek w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do stawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Na początek Dying Light 2, które króluje na listę życzeń Steam. To prawda, polski Dying Light 2 jest najczęściej dodawaną do listy życzeń pozycją na platformie Steam. Informacje te podał zresztą sam Techland, bo wielkimi krokami zbliża się premiera Dying Light 2. Jak się okazuje, produkcja ta jest niesamowicie wyczekiwana przez graczy. Techland za pośrednictwem Twittera zdradził, że to najczęściej dodawana do listy życzeń pozycja na platformie Steam. Dying Light 2 trafi do sprzedaży 4 lutego tego roku. Tytuł zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 i Xbox Series X oraz S. Posiadacze Nintendo Switcha również będą mogli zagrać dzięki wykorzystaniu technologii. Kolejny news, czyli były pracownik Infinity World krytycznie wypowiada się o Call of Duty, twierdząc, że potrzebne są zmiany. Gracze, influencerzy i współtwórcy Call of Duty krytykują obecną kondycję serii. Tych ostatnich reprezentuje były pracownik Infinity World ze studia Doktora Disrespecta. Tegoroczne odsłony Call of Duty i Battlefielda nie zachwyciły fanów strzelanek. Dosyć rzucić okiem na oceny internautów w serwisie Metacritic. Najwyraźniej ich zdanie podziela jeden z byłych pracowników Infinity World. Robert Bowling był zatrudniony w tym studiu w latach 2006-2012 na pozycji stratega kreatywnego, a teraz jest częścią zespołu Midnight Society. Tak, tego samego, który założył Guy, Dr. Disrespect Beham. Skomentował ostatnie kłopoty Call of Duty i de facto wytykając obecny kierunek rozwoju serii. Komentarz Bowlinga pojawi się pod tweetem youtubera Modern Warzone, który specjalizuje się w doniesieniach na temat cyklu Call of Duty. Najwyraźniej na koniec roku wolał napisać o opłakanym stanie marki nie tylko ostatnich odsłon serii, ale też sceny e-sportowej w ramach Call of Duty League. Profesjonaliści narzekają m.in. na brak turniejów w najbliższym czasie, a część z nich po prostu porzuciła serię. Wszyscy gracze mają też wiele do powiedzenia na temat istnej armii błędów w najnowszej części cyklu. Według Bowlinga Call of Duty potrzebuje rewitalizacji, a nie iteracji. Skupienia się na rdzeniu rozgrywki zamiast furtek zawartości i budowania od podstaw. Innymi słowy, seria wymaga gruntownego odświeżenia i zmian w bazowych elementach gry. Ponadto twórcy powinni jak dawniej traktować graczy jako społeczność, a nie konsumentów, których pyta się opinie o rynku zamiast o mapach. Twórca w zasadzie powtarza to, co fani Call of Duty nie tylko powtarzają od wielu lat. Tyle, że utyskiwania losowych internautów można zignorować w obliczu sukcesów komercyjnych i krytycznych kolejnych części cyklu, choćby na zasadzie głośnej mniejszości. Gorzej, gdy głos zabiera jeden z byłych producentów serii i to przy wtórze niezadowolonych influencerów w kontekście fatalnych ocen i opinii szeregowych graczy odnośnie ostatnich gier sygnowanych logo Call of Duty i kontrowersji wokół wydawcy. Oczywiście, można wątpić, czy ktokolwiek w Activision lub studiach powiązanych z marką weźmie sobie porady Bowlinga do serca, a tym bardziej zastosuje je w praktyce. Tymczasem praca nad nowym Call of Duty rzekomo o podtytule Modern Warfare 2 przebiegają ponoć sprawniej niż w przypadku poprzednich części serii z ostatnich lat. Taką informację przekazał insider Tom Henderson, który w kolejnym filmiku podsumował nowe i stare informacje na temat tegorocznej odsłony. Dla przypomnienia, w tym roku Call of Duty ma zabrać nas do Ameryki Łacińskiej i świata tamtejszych karteli narkotykowych,
a gra zaoferuje tryb DMZ, podobny do strefy zagrożenia Battlefielda 2042, a tym samym do Escape from Tarkov. Henderson podaje, że tytuły nadal jest na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale materiały z wersji pre-alpha mają prezentować się lepiej niż miało to miejsce w przypadku Vanguarda, etc. Podobno Insider wspomniał m.in. o możliwych elementach free-to-play i znanych poprawkach sztucznej inteligencji, zwłaszcza pod kątem kampanii danego gracza oraz wspomnianego DMZ. Oczywiście to wszystko jest to są nieoficjalne doniesienia, do których zalecam podchodzić nieufnie. Henderson jest stanowczo jednym z bardziej wiarygodnych informatorów, ale i takim zdarzają się potknięcia, a do tego wiele może się zmienić w nowym Call of Duty do czasu jego formalnej zapowiedzi. I kolejny news, czyli Star Wars Jedi Fallen Order oraz 8 innych gier jest dostępne w Amazon Prime Gaming. Tak, poznaliśmy w końcu ofertę Amazon Prime Gaming na styczeń tego roku. Plotki się potwierdziły. Abonenci usługi mają odebrać grę Star Wars Jedi Fallen Order oraz 8 innych tytułów. I obydwa przecieki, o których mowa w tym materiale, potwierdziły się. Poza tym w ramach styczniowej oferty Amazon Prime Gaming można odebrać także gry takie jak Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered, Total War Warhammer oraz World War Z Aftermath. Pełną listę tytułów dostępnych w usłudze wraz z platformami, do których można je przypisać to Star Wars Jedi Fallen Order na Originie, Total War Warhammer Epic Games Store, World Z Aftermath Epic Games Store, Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered Amazon Games Application, WRC 7 Amazon Games Application, Two Point Hospital Amazon Games Application, Abandoned Ship Amazon Games Application, In Other Waters Amazon Games Application, Pepper Beast Folded Edition Amazon Games Application. I treść oryginalnej wiadomości jest następująca. Dziś o godzinie 18 abonenci usługi Amazon Prime Gaming będą mogli odbierać kolejne gry. W tym tygodniu pisaliśmy o 5 prawdopodobnych produkcjach. Jak donosi użytkownik serwisu MyDeals, przynajmniej BillBillKun, który serwował nam sprzedające się przecieki odnośnie 15 darmowych tytułów rozdawanych niedawno w Epic Games Store, jedną z nich może być Star Wars Jedi Fallen Order. Jest to całkiem udana, przygodowa gra akcji TPP, osadzona w świecie stworzonym przez George'a Lucasa, a konkretnie między 3 a 4 epizodem filmowej sagi. Odpowiedzialne za nią studio Respawn Entertainment pokazało, że czuje gwiezdnowojenne uniwersum, a dodanie elementów RPG i podgatunku Souls-like sprawiło, że tytuł zyskał popularność wśród odbiorców poszukujących nie tylko przygody, ale i wyzwań. Pozycja została ciepło przyjęta zarówno przez branżowe media, jak i graczy. Świadczą o tym wysokie oceny w serwisie Metacritic. Średnia to 81/100. Przy 32 recenzjach dla wersji na PC oraz Steamie. 90% z ponad 70 tysięcy opinii jest pozytywnych. Natomiast polski recenzent wystawił na przykład ocenę 8,5 na 10. Moi drodzy widzowie, to na tyle w dzisiejszym odcinku newsów ze świata gier. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku newsów. Siema!